Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym zrobimy sobie makijaż w trendach, makijaż w kolorze Pantone 2024. Jest to taki trend Peach Fuzz. Jest to oczywiście trend, w którym przewijają się różne odcienie brzoskwini, także mam nadzieję, że taki makijaż, który dzisiaj dla Was przygotowałam, z chęcią odtworzycie na sobie. No i oczywiście użyję do tego makijażu przeróżnych kosmetyków. Będą tutaj zarówno kosmetyki drogeryjne, jak i te ze średniej półki cenowej i te z wyższej półki cenowej, także mam nadzieję, że każdy znajdzie w tym odcinku coś dla siebie. Ja w dzisiejszym odcinku będę używać m.in. palety Nude Brzoskwinia od Glam Shopu, będę używać palety różów od P. Louise. Będę używać brązowej maskary od Belle, ponieważ wydaje mi się, że świetnie brązowa maskara tutaj się sprawdzi. Będę używać także moich ulubionych różów w kremie od Charlotte Tilbury i wiele innych kosmetyków, które bardzo lubię. Postanowiłam właśnie dzisiaj wrócić do palety Nude Brzoskwinia, ponieważ uważam, że ona ma świetne kolory, które właśnie wpisują się w ten najnowszy trend 2024 na wiosnę. Ogólnie na rynku nie ma jakoś dużo palet w takiej brzoskwiniowej kolorystyce, więc tutaj naprawdę Glam Shop jest świetną propozycją, jeśli chodzi o takie brzoskwiniowe odcienie. Nie wiem, czy ta paleta jest jeszcze do kupienia, chyba nie, także szczęściary, które są w jej posiadaniu, bez problemu będą mogły odtworzyć dzisiejszy makijaż. No, ale myślę, że tutaj producenci kosmetyków na wiosnę nas nie zawiodą i na pewno palety cieni w takich kolorach w trendzie 2024 na rynku się pojawią. Mam nadzieję, że taka tematyka i taki odcinek Wam się spodoba. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie dla zasięgów łapki w górę, subskrypcję i komentarze po obejrzeniu tego odcinka. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Mam nadzieję, że taka tematyka odcinka Was zainteresowała. Zapraszam Was bliżej siebie. Na twarzy mam już pielęgnację, wykończyłam brwi, bo ostatnio robię w ten sam sposób, więc nie będę już Was tutaj zanudzać. Jeśli chodzi o ten trend Peach Fuzz, on oprócz tego, że oczywiście jest związany z różnymi odcieniami brzoskwini, to też mi osobiście kojarzy się z lekkim makijażem twarzy. Tutaj wydaje mi się, że dużo rozświetlenia, dużo różu w takim brzoskwiniowym odcieniu, mniej bronzera, także ja dzisiaj właśnie postaram się taki makijaż dla Was wykonać. Zacznijmy sobie od nałożenia Perfector 4 jednym od Maybelline i ja mam odcień 01, więc to jest dosyć jasny odcień, ale on i tak do najjaśniejszych nie należy. Także ja nakładam go sobie prosto z opakowania, ten aplikator, chociaż ja nie lubię ze względów higienicznych takiego rozwiązania, to muszę Wam powiedzieć, że jest bardzo przyjemny, lubię go używać. No i też już ten produkt delikatnie mi wyrówna koloryt skóry, też da mi fajne rozświetlenie, więc ja za to go lubię. Przeciągam sobie po szyi, bo tej szyję mam jaśniejszą od dekoltu i oczywiście całość za chwilę doklepię sobie gąbeczką. Cały czas podczas nakładania tego produktu ja zachwycam się, jak nakładam. Naprawdę jest to super produkt. Jedyny minus, jak ja zauważyłam, on delikatnie, muszę Wam powiedzieć, że mnie tak szczypie, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo takie delikatne uczucie, nie jakieś super mocne. I tak naprawdę po rozprowadzeniu tą gąbeczką prosto z opakowania ja absolutnie nie musiałam już tutaj nic robić, bo on się naprawdę fantastycznie rozprowadza właśnie przy użyciu tej gąbeczki, która jest tutaj na końcu tego produktu. I jeśli chodzi o podkład, to też w dniu dzisiejszym chciałabym, żeby to był lekki podkład, dlatego sięgnę sobie po Chanel Les Beige. To ja mam już końcówkę tego podkładu, bardzo go lubię, odcień BD21. Naprawdę takie dwie malutkie pompki, żeby delikatnie wyrównać kolory skóry. Nie chcę tutaj dużo podkładu, chcę, żeby ten makijaż wyglądał świeżo, z taką prawdziwą skórą, tak bym powiedziała. I oczywiście całość doklepuję sobie gąbeczką. Staram się zawsze zaczynać od dolnych partii twarzy i dopiero przeciągać produkt ku górze. Cera moim zdaniem wygląda świeżo, nie jest jakoś przesadnie przykryta, nie ma to jakiegoś dużego krycia i akurat to mi do tego trendu pasuje. Ja sobie tylko nałożę punktowo korektor w miejsca, które potrzebują odrobinę krycia, bo jak widzicie, ten podkład no nie przykrył mi jakiegoś zaczerwienienia, niedoskonałości, tutaj też na płatkach nosa też na pewno się przyda. Dzisiaj postanowiłam, że wrócę sobie do korektora Cliff koreańskiego, żeby go wykończyć. Ja mam odcień 4B0, akurat dzisiaj sobie użyję i doklepuję gąbeczką. Już zapomniałam o tym, jakie ten korektor ma fantastyczne krycie, naprawdę jest świetny.
Natomiast wydaje mi się odrobinę zbyt ciemny, więc ja sobie ciuteczkę dołożę dosłownie tego korektora od Fenty Beauty. Nałożę dzisiaj dosłownie odrobinkę bronzera od Glam Shopu. Nie będę na pewno nakładać żadnego bronzera już takiego w kamieniu. Dosłownie troszkę wpłynie. I nie będę sobie budować tej intensywności tego konturowania już jakoś przy pomocy produktów na sucho. Bronzera, tak jak Wam już wspomniałam na początku, dzisiaj raczej chcę, żeby było tak odrobinkę dosłownie. Raczej postawię właśnie na większą ilość różu. I jeśli chodzi o odcień tego bronzera od Glam Shopu, miałam odcień nugatowy. To jest ten odcień ciemniejszy. Świetnie się rozprowadził, żadnych problemów absolutnie. Jeśli chodzi o róże, ja tutaj sobie przygotowałam dzisiaj dwa róże od Charlotte Tilbury, dlatego że to duo naprawdę skrada moje serce. Tutaj mamy oczywiście róż matowy w odcieniu Peach Pop oraz odcień błyszczący. Ja w odcinku z moimi ulubionymi różami, kto jeszcze nie widział taki top 10 z mojego kuferka i kosmetyczki, to link zostaje Wam tutaj u góry. Polecam Wam właśnie m.in. te dwa róże, one mi się świetnie sprawdzają zarówno osobno, jak i razem. Razem dlatego, że po prostu ten jest matowy, ten jest rozświetlający i też dzięki temu, że używam tego zastygającego matowego, no to też mam dłuższą trwałość tego błyszczącego i one naprawdę bardzo ładnie wyglądają wymieszane razem ze sobą, także jest to jeden z moich takich ulubionych właśnie odcieni w brzoskwiniowych różach, a jeśli chcecie poznać więcej takich różów, które są w brzoskwiniowym odcieniu i które lubię, no to w tym odcinku, do którego Was odsyłam tutaj, to pokazywałam Wam więcej też takich budżetowych różów, także myślę, że warto zajrzeć do tego odcinka, zwłaszcza przed zbliżającą się wiosną. Ten odcinek nie ma jakiejś dużej super oglądalności, ale może jeszcze ktoś będzie chciał do niego wrócić. I ja sobie mieszam te dwa róże ze sobą, żeby właśnie zrobić taki brzoskwiniowy, idealny odcień. Ten jest troszeczkę ciemniejszy, oczywiście za dużo wyciągnęłam tego produktu jak zwykle. A ten błyszczący jest taki bardzo, bardzo jaśniutki. I wklepuję gąbeczką. Całość przypudruję pudrem od Apolki, który jest właśnie taki delikatny, rozświetlający. On mi się tutaj idealnie w ten trend, muszę Wam powiedzieć, wpisuje. Już mam go na wykończeniu, więc będę musiała zamówić. I dzisiaj opruszam nim całą twarz. Nie zawsze tak robię. Czasem nakładam go tylko na boki twarzy, a na strefę to nakładam coś innego. Ale dzisiaj chcę, żeby ten makijaż był bardzo, bardzo lekki, oczywiście w miarę możliwości. Na wierzch, na policzki nałożę sobie róż od Maxmo o nazwie Crush. To jest taki przepiękny brzoskwiniowy odcień z błyszczącą taką poświatą złocistą, taką drobinką. Bardzo go lubię, on ma super pigmentację. Jest to naprawdę jeden z lepszych różów, jakie posiadam w swojej kolekcji. Uwielbiam go, zobaczcie, jak on już tutaj przepięknie daje glow na policzku. Właściwie już nie trzeba żadnych rozświetlaczy. Ja jeszcze rozświetlacz na pewno nałożę, ale on przepięknie rozświetla skórę. Też odrobinkę na nos. Boki twarzy tutaj na dole delikatnie sobie podczyszczę, tak wypoleruję, tak bym powiedziała, pudrem Voalka od Glam Shopu, tak żeby jeszcze osuszyć te okolice mocniej i żeby czyściej wyglądał na twarzy bronzer i róż. To będzie naprawdę taki dosyć szybki makijaż. Idealny właśnie na pierwsze dni wiosny, które już w tym miesiącu. Nałożyłam korektor od Rimmel Multitasker na powiekę i teraz jako bazę, taką podcienie, bo chciałabym troszeczkę podbić cień, który nałożę, nałożę sobie ten róż w kremie. On bardzo fajnie się sprawdzi jako taka brzoskwiniowa baza pod cienie. Oczywiście nie musicie tego robić, możecie równie dobrze użyć od razu cienia. Ja właśnie tak sobie wymyśliłam, że zrobię sobie dzisiaj taką mokrą bazę z tego różu. Przepiękny odcień i też myślę, że ładnie mi się będzie to przyklejało, ponieważ formulacja tych różów jest też super. I od razu, zanim nałożę na drugie oko, ponieważ ten produkt jest bardzo taki mokry, przejdę do nałożenia cienia. Dzisiaj wyciągnęłam paletkę Nude Brzoskwinia, która uważam, że jest jedną z lepszych palet w takiej kolorystyce w mojej kosmetyczce. Ja naprawdę uwielbiam te odcienie i dzisiaj użyję sobie cień brzoskwiniowiec na całą powiekę, tak żeby zrobić ala takie brzoskwiniowe smoky eye.
Uwielbiam brzoskwini, nie wiem jak wy, ale naprawdę uwielbiam taką kolorystykę i uważam, że zbyt rzadko ogólnie je używamy. Nie ma też na rynku dużo jakichś takich palet w takich kolorach. Myślę, że w Spiluis na pewno by się coś znalazło i tam mają duży wybór kolorów, tak że będę musiała się rozejrzeć. Myślę, że też jakieś marki na wiosnę zrobią palety w takich kolorach, bo jednak jest to trend taki najnowszy na wiosnę 2024. Ale no tak ogólnie słabo z tymi brzoskwiniami, a też są to kolory, które pasują naprawdę dużej ilości osób. W tej palecie nie mam takiego jasnego, jakiegoś beżowego czy bananowego cienia, więc ja sobie wezmę ten puder od Glam Shopu, który mam już na stoliku i delikatnie rozetrę granicę tego brzoskwiniowego cienia. Teraz we wewnętrznym kąciku nałożę cień Aromat brzoskwiniowy, tak żeby ten wewnętrzny kącik odrobinkę rozświetlić. I też możecie sobie spokojnie odrobinkę nałożyć podług brwiowy. Na wierzch nakładam sobie jeszcze palcem cień Bellini, tak żeby rozświetlić powiekę. Ten cień ma dosyć mocną bazę kolorystyczną, ale jak nałożycie go właśnie tak delikatnie, tylko przyklepując na mat palcem, to w zasadzie w większości są widoczne tylko te mega złote drobinki. Nazwa tego cienia mega mi się podoba. I wydaje mi się, że do tego makijażu super będzie pasowała czekoladowa kreska, więc ja sobie wezmę kredkę Make Up Forever. Kupiłam ostatnio znowu te kredki. Jest to kredka Artist Color Pencil. Tutaj ja mam ją w odcieniu 608 Limitless Brown. I nakładam tę kredkę również na dolną linię. I delikatnie wyblenduję cieniem Nude Brzoskwinia z palety. I do takiego makijażu świetnie sprawdzi się brązowa maskara. Ja mam cały czas maskarę brązową od Belle. Uwielbiam jej używać na co dzień. Wiem, że pojawiło się sporo nowych brązowych maskar i na pewno je przetestuję, ale obecnie mam chyba z 5 maskar otwartych, więc na razie nie zamierzam nic kupować. Naprawdę chcę zużyć to, co mam. Naprawdę do takiego makijażu już widzę, że przepięknie będzie wyglądała brązowa maskara, także. Ta maskara jest naprawdę świetna, także jeśli jeszcze uda Wam się ją dorwać, to serdecznie Wam polecam. To jest ta kolekcja Pumpkin. Przepięknie podkreśla rzęsy, ładnie wydłuża, pogrubia. Naprawdę ją uwielbiam na co dzień i jest bardzo, bardzo wydajna. Ostatnim krokiem w makijażu oczu i makijażu twarzy będzie paletka Dior Backstage. To są rozświetlacze numer 4. Tutaj mam bardzo piękne odcienie, zwłaszcza jeden jest taki wpadający w brzoskwinie i on przepięknie wygląda zarówno na policzkach, jak i na oczach. Także ja sobie najpierw małym pędzelkiem zaaplikuję go do wewnętrznego kącika na dolnej powiece. Jest to chyba jedna z moich ulubionych palet z tych z rozświetlaczami. Wolę ją niż tą 001, jak mam być szczera. I teraz pomieszam sobie te dwa odcienie i nakładam jako rozświetlacz oczywiście też. I do ust przygotowałam sobie konturówkę od Shiglam. Nie mam tutaj napisanego odcienia, ale ona właśnie jest w takim ciepłym kolorze, lekko wpadającym właśnie w takie odcienie brzoskwiniowe. Tutaj na dole ma napisane 523. Nie wiem, czy to jest odcień tej konturówki, czy to jest po prostu jakiś numer seryjny. Weźcie coś po prostu w podobnym kolorze. Jeśli chodzi o środek ust, fajnie sprawdzi się tutaj olejek do ust Glam Shop Resort. Nie daje jakiegoś takiego super koloru,
ale będzie idealnie pasował do tej konturówki. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadł Wam do gustu i makijaż również. Koniecznie dajcie znać, jak Wam się podoba i napiszcie koniecznie w komentarzach, czy lubicie brzoskwiniowe odcienie. Muszę Wam powiedzieć, że ja bardzo lubię i niestety zapominam o tym. Zazwyczaj używam brązów na co dzień i to są moje takie kolory, po prostu po które szybko sięgam, ale mam nadzieję, że tej wiosny się to odmieni, chociaż za dużo takiej garderoby w takich odcieniach nie mam. Raczej klasyczne ciuchy, ale myślę, że do klasycznych brązów czy beżów też takie kolory jak najbardziej się sprawdzą. Koniecznie dajcie znać, czy lubicie makijaż brzoskwiniowy, czy malujecie się takimi kolorami. Jestem bardzo, bardzo ciekawa i mam ogromną nadzieję, że wykorzystacie ten makijaż na sobie. Nie trzeba używać oczywiście takich kosmetyków, których ja używam. Można się zainspirować, także koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy odtworzycie ten makijaż. No i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo. Pa, pa!